Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zanim zabiorę głos w sprawie wniosku formalnego, proszę wpuścić górnika, żeby złożył życzenia. Umówiliśmy się już, panie pośle, na te życzenia, one będą zaraz po wnioskach formalnych, ale nie, zróbmy to tak, jak się umówiliśmy z panem posłem Matusikiem, z panem posłem Ściebiorowskim, będzie na to czas. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, parę dni temu słyszeliśmy z ust pana ministra spraw zagranicznych Ukrainy, że oto potwierdza rzekomo, że nie ma już przeszkód w ekshumacjach pomordowanych bestialsko, ludobójczo Polakach na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Dziś słyszymy od pana Bodnara, przedstawiciela państwa ukraińskiego, że oto grupę roboczą się powołuje w tej sprawie, żeby rozstrzygać kontrowersyjne kwestie. Panie Bodnar, u nas jest takie powiedzenie, że jak się czegoś nie chce załatwić, to się powołuje grupy robocze. Niech pan nie ściemnia. Potwierdzenie oznacza zgodę na wszystkie wnioski IPN-u, a nie poszukiwanie upowców i banderowców pochowanych na ziemiach polskich. Na to się nie zgadzamy, dlatego Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zgłosił ustawę o zakazie kłamstwa banderowskiego w Polsce, stop banderyzmowi w Polsce, stop gloryfikowania banderyzmu. Żądamy natychmiastowej zgody na ekshumację, na wniosek IPN-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.